Cześć, witajcie kochani, z tej strony Nietyczny, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak od podstaw skonfigurować laptopa Lenovo Legion 5. generacji bez systemu. Zapraszam. Okej, pewnie jesteście troszeczkę zdziwieni, że nowy lapek już u mnie zawitał, ale w trakcie odcinka powiem Wam wszystko co i jak. Najpierw zacznijmy sobie od podstaw, czyli pierwsze uruchomienie naszego laptopa Lenovo. Jest to już mój drugi laptop, właśnie tej marki. Pierwszy był przeznaczony do pracy biurowej, no i szybko padł, bo nie wykorzystywałem go właśnie zgodnie z jego przeznaczeniem, ale na szczęście ten sprosta moim oczekiwaniom. Dobra, a więc przechodząc do sedna. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, to przy pierwszym uruchomieniu musimy przede wszystkim podłączyć nasz zasilacz. Jeżeli będziemy próbowali go odpalić za pierwszym razem na baterii, nic nam z tego nie wyjdzie. Musi się zaliczyć ten pierwszy cykl ładowania, a więc podpinamy się kablem pod złącze ładowania. No i opcjonalnie w sumie możemy myszkę podłączyć. W ogóle ten laptop jest bardzo ergonomiczny, bo zobaczcie teraz, jaki dzięki temu, że kable można tyłem puścić, mam cable management na biurku, bo tak to tutaj zazwyczaj pamiętacie, wiło mi się kabel od myszki. Oczywiście porty z boku dodatkowe USB też mamy, ale z tyłu mamy dwa pełnowymiarowe USB i jeszcze USB typu C, a więc fajnie. Dobra, kolejnym krokiem, jaki sobie wykonamy, będzie podłączenie przede wszystkim naszego zasilacza do gniazdka, co o dziwo jest to opisane jako trzecia czynność. To wiecie, to jest taka podstawa, pierwszy startup naszego lapka, ale wykonamy go tak jak jest w instrukcji. Chcę wspomnieć, że nasz zasilacz ma 230 W, czyli musi mieć przy napięciu 20 V 11,5 A. A więc bardzo sporo, jak na taką maszynkę. Ok, teraz kolejna rzecz. Jeżeli już nasza kontrolka ładująca się świeci, domyślnie się powinna świecić na czerwono, to znaczy, że nasza bateria właśnie zalicza pierwszy cykl, że jest po prostu trochę rozładowana. I tak oto wygląda nasz lapek. Ja mam akurat tą wersję z i7 10 generacji. Drugim tak naprawdę, co pozostało nam zrobić i jest opisane w instrukcji jako krok czwarty, jest uruchomieniem naszego lapka. Voila. Podświetliła się nasza klawiaturka, nasz włącznik, nawet moja myszka na chwilkę, ok. Uruchamia się ponownie. Motoryza się podświetliła i jest logo Legion. Teraz powinien wyskoczyć powiadomienie, że checking media, że nie ma żadnego urządzenia do bootowania. No, checking media. Chyba właśnie tak to wyglądało w tych w lapkach Lenovo, bo mamy oczywiście wersję całkiem bez systemu. Oj proszę, FreeDOS 1.2.3. Czyli powiem Wam, startowo mamy tutaj DOSa wgranego i FreeDOSa od GNU. Dear. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy kernela postawionego, mamy licenc, mamy readme, SRC. Okej. Okay. No to fajnie. Czyli kupując laptopa bez systemu, jednak mamy FreeDOSa na dysku. A więc fajnie.
No i teraz w zasadzie pozostała nam instalacja Windowsa 10, bo raczej na środowisku DOS-owym nie będziemy funkcjonować tak na co dzień. A więc po prostu wkładamy sobie naszego pendrive'a już z wcześniej wypalonym Windowsem 10. Pokazywałem wam to na odcinku, jak się go wypala. Robimy Ctrl-Alt-Delete w takim razie i przeprowadzamy instalację ręcznie. Tak, instalator już automatycznie wykrył, że jest pendrive. Potem to właśnie można rozpoznać, że stoi na boot image'u i ładowanie się pokaże po jakimś czasie, bo właśnie on inicjuje system z pendrive'a, ale to ciekawe, że mieliśmy tak fabrycznie wgrany DOS postawiony i to jeszcze jakiś FreeDOS, czyli nie ten Microsoft DOS, MS-DOS, bo w tym środowisku bym się odnalazł, tylko ten inny. No i dobra, przechodzimy sobie teraz, kochani, do instalacji, tak? No i dobra, klikamy teraz zainstaluj teraz. Tak naprawdę instalator rozpoczyna pracę. Warto wspomnieć, że w wersji bez systemu klikamy nie mam klucza produktu i musimy się w niego zaopatrzyć. Dobra, i teraz sobie wybieramy wersję, jaką chcemy mieć. Ja oczywiście wybiorę Windowsa 10 Pro, ponieważ posiada dodatkową opcję pulpitu zdalnego i właśnie do tego Windowsa mam licencję chyba nawet na koncie Microsoftowym. Dobra, instalujemy od razu Pro. Mam tutaj najnowszą wypaloną najnowszą kopię na pendrive. Jeżeli macie jakiś stary instalator z jakimś starszym systemem, to radzę wam po prostu przeinstalować narzędziem ze strony Microsoftu do najnowszej wersji, jeżeli macie właśnie najnowszy sprzęt. Tak jak w moim wypadku, bo i7-ka 10 generacji, no to nie należy do najstarszych procesorów, wręcz przeciwnie. Oczywiście akceptujemy postanowienia licencyjne, dalej niestandardowa. I mamy tak, dysk system 900 MB, na tym mamy postawionego naszego FreeDOSa. Czyli tutaj mamy taki DOS nieopatentowany prawami Microsoftu postawiony do takiego wolnego działania. I oczywiście usuwamy sobie tą partycję i mamy nieprzydzielone miejsce, klikamy sobie jak zwykle nowa. Tutaj wybieramy sobie miejsce naszej, rozmiaru naszej alokacji. Czyli mamy dysk SSD 1 na M2 512 GB. Klikamy zastosuj. Tutaj mamy informację, że aby poprawnie system Windows mógł działać, on sobie dodatkowe partycje utworzy. Oczywiście wiadomo, Microsoft Recovery System. Klikamy dalej. No, MSR zastrzeżona przez system i tutaj. I na tej partycji już możemy zainstalować nasz Windows. I w trakcie, jak się będzie instalować, mogę wam powiedzieć, co się stało z poprzednim Asuskiem i jak i w jaki sposób właśnie dostałem laptopa Lenovo. Tak, albo inaczej, dlaczego, co on u mnie robi, tak? Asuska będziemy naprawiać w następnym odcinku, a ze względu na to, że szybko potrzebowałem laptopa i tata nie chciał, żebym się męczył na jego Surface Pro 2, nie 3, popełniłem błąd w poprzednim odcinku, no to właśnie poleciał do RTV Euro AGD i kupił mi Legiona, bo tamten Asus to już całkowicie mi się, że tak powiedzmy, płyta główna sfajczyła. Mianowicie chyba miałem skok napięcia albo coś takiego na zasilaczu. Bo po podłączeniu jego padła przetwornica 3,3 V, co praktycznie całkowicie zabiło płytę główną. I będziemy próbowali ożywić tego lapka, bo on jest całkowicie martwy. No i powiem wam, no troszeczkę szkoda, aczkolwiek z drugiej strony patrząc na jakość i wykonanie tamtego Asusa, która pozostawia naprawdę wiele do życzenia, jeżeli chodziło o te plastiki, no to no cóż. W sumie teraz w trakcie jak się instaluje, ale w ogóle widzicie jaka prędkość. Minęły raptem 2 minuty, a ten już prawie kończy instalację, kończy kopiowanie plików, wow. No to teraz tak przy okazji macie porównanie. Zasilacz od Asusa, a zasilacz od Lenovo. Zasilacz od Asusa to dosłownie... zasilacz od Lenovo to ma dosłownie tyle samo co zasilacz Asusa, tylko jeszcze dodatkowo 1/3 tego co jest tutaj. A więc nieźle. O proszę, już kończenie instalacji. Ja nawet nie zrobiłem zbyt długiego cięcia. Uruchom ponownie. Naprawdę. I jeszcze tak już... mówiąc o problemach, jakie miałem z tamtym Asusem, tak siedząc tutaj i pokazując wam, jak instaluję system na tym, to właśnie muszę wam powiedzieć, że chyba już nigdy więcej z mobilnym AMD, mam nadzieję, że się nie spotkam, bo desktopowe AMD jest bardzo w porządku, mam komputer z desktopowym AMD i w połączeniu z 1050 Ti to śmiga, ale to laptopowe zawiodło mnie na całej linii. Teraz mamy właśnie ten etap, gdzie system sobie już przygotowywuje tak naprawdę urządzenia i po prostu wszystko tak od początku jak ma być.
Czyli po prostu można, mówiąc w skrócie, Windows już wykrywa, jakie nasz lapek posiada podzespoły i pod nie sterowniki sobie dostosowuje. Bo chyba nawet nie trzeba będzie tego ręcznie instalować, aczkolwiek jeszcze sobie sprawdzimy to i owo, czy się pokrywają te wersje sterowników, które są na stronie wsparcia Lenovo, z tymi, które się lokalnie zainstalują. To troszeczkę potrwa, od razu wam mówię. A więc no, tak już podsumowując, z AMD aktualnie przerzucam się na Intela i mam nadzieję, że tym razem się nie zawiodę, bo używając i5 do zastosowań biurowych i grając na tym, trochę byłaby to hipokryzja, mówiąc, że Intel robi słabe procesory mobilne do grania, tak? Bo jeżeli procesor mamy mobilny i to jeszcze z dopiskiem U na końcu, czyli ultra energooszczędny do takiej pracy biurowej, luźnych rzeczy, i my oczekujemy od tego, żeby na tym grać, no to możemy się nieźle zawieść. Ale w moim wypadku mamy konfigurację tutaj i7 10 generacji w połączeniu z GTX 1660 Ti. To powinno robić tutaj robótkę, naprawdę. Dobra, mamy teraz naszą pierwszą konfigurację. Bardzo szybko się to wszystko zainstalowało. Mam nadzieję, że po dodaniu konta Microsoft będę mógł zrobić aktywację. A i swoją drogą, jeszcze problem był też z touchpadem w tamtym poprzednim laptopie. A tutaj, posłuchajcie. Na pewno nie tak głośno jak tam. W Asusie było, ale dobra. No i przechodzimy sobie dalej. Tutaj wybieramy sobie język naszej klawiatury, czyli będzie polski programisty. Klikamy tak. Czy chcesz dodać kolejny układ? Nie. Tego akurat nie chcemy. Połączmy się z siecią. Nietyczny. O proszę, jestem tutaj. Kartę sieciową Wi-Fi mamy Intel AX201 bodajże. A więc najnowsza obsługująca Wi-Fi 6. Szkoda, że mój fanbox tego nie obsługuje. Fanbox trójeczka. Są już tacy szczęściarze, którzy mają fanboxa szósteczkę. Mamy WPS-a, no to dobra, jedziemy do fanboxa WPS-a kliknąć. No i już wróciliśmy. Pobiera sobie ustawienia z routera, tutaj nie powinno być żadnych najmniejszych problemów. Bo kiedyś nagrywałem podobny poradnik na routerze TP-Link i tam miał jakieś problemy. Ale tutaj na fanboxiku nie ma żadnych problemów i jedziemy sobie dalej. Mamy pewną ważną konfigurację do wykonania. Dobra, jeszcze mówiąc o wadach tamtego lapka, to była sypiąca się klawiatura i nadruki w moim wypadku. Na taką niefortunną wersję trafiłem, ale przynajmniej nie miałem problemów ze sprzętem jak co niektórzy, chociaż miałem jednak pewne większe problemy z nim. Ale dobra. I tak go spróbujemy naprawić, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jak już mam tego Lenovca z najnowszą i7, no to oczywiście konfiguruję do użytku osobistego. No i teraz dodamy sobie konto Microsoft. Mam nadzieję, że mam klucz cyfrowy zapisany, połączony z kontem do Windowsa. Dobra. I tutaj sobie tworzymy nasz kodek PIN. Tym więcej znaków, tym lepiej. I dobra. Podaj numer PIN. To na czerwono się świeci, jakby był jakiś błąd, no nie? Okej. Okay. Takie odnoszę wrażenie, jakby to było czarną czcionką zrobione tutaj w instalatorze, to by było lepsze, albo chociaż nawet niebieską. Chociaż niebieska to bardziej się z linkami kojarzy. Używaj rozpoznawania mowy online, dyktowania Cortany, chociaż Cortana jeszcze w Polsce nie działa i raczej nie będzie działać. Lokalizacja nie, tutaj nie. Wysyłaj pewne dane diagnostyczne, wysyłaj wymagane diagnostyczne, wysyłaj wymagane i opcjonalne dane. Nie, tylko wymagane, dalej. Poprawiamy, nie. Nie. I dobra. Konfiguracja OneDrive'a. Jeżeli tutaj klikniemy dalej, to będzie nam przywracało pliki z OneDrive'a, które są zapisane. Dlatego ja wybieram opcję tylko zapisuj pliki na tym komputerze. Oczywiście OneDrive'a potem możemy dodać, ale nie jako główną pamięć, że tak powiem. Tego, co będzie zapisywane na naszym laptopie, bo pamiętajmy, za free na OneDrive'ie mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji 5 GB. Tutaj nie dziękuję, bo Office'a mam. Witaj. No i mamy pierwszą konfigurację, kochani. Przygotowujemy potrzebne składniki, chyba już to znacie na pamięć, co nie? Mamy informację, że może to potrwać kilka minut. Oczywiście na naszym sprzęcie może to potrwać co najwyżej max 30 sekund do minuty. Dosłownie trwało to 50 sekund, a więc nie bardzo się pomyliłem. Okej, okay. No i mamy nasz pulpit i tak wyglądała tak w zasadzie konfiguracja całego Windowsa. Wszystkie ustawienia. Teraz sobie zobaczmy do pers...
Czyli aktywacji akurat jeszcze nie mamy. System Windows zgłosił, że nie znaleziono klucza produktu na urządzeniu. Kod błędu. Ajajajajajajaj. No spoko, rozwiąż problemy. Ukończono rozwiązywanie problemów. Nie można aktywować systemu Windows na tym urządzeniu. W tym urządzeniu dokonano niedawno zmiany sprzętu. Ciekawe, czy da się przeklonować klucz z tamtego laptopa tutaj. Desktop AL, Windows 10 Professional. Używam tego urządzenia. Zobacz inne urządzenia połączone z twoim kontem Microsoft. To właśnie tutaj chciałem zajrzeć. Asus Tech Computers INC, czyli na Asusie mam licencję cyfrową już na Pro. No i voila, kochani, w taki sposób licencją od Asusa, z tego co widzę, aktywowałem swojego lapka. Właśnie tutaj macie taki protip, jak aktywować licencją z innego urządzenia cyfrową inne urządzenie. No i w taki sposób mamy, nie musimy z KMS Piku kombinować ani nic. No i spoczko. Jednak nie do końca, kochani, tyle, bo jeszcze muszę wam przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy w lapkach Lenovo, aby wam działały wszystkie bardzo ładnie funkcje klawiatury, takie jak na przykład wyciszanie mikrofonu, które może nie działać, oraz przełączanie się właśnie pomiędzy caps lockiem a num lockiem, a choćby nawet zmiana trybu pracy skrótem klawiszem FN plus Q. No to właśnie, żeby to wszystko wam działało, a jeszcze podświetlanie klawisza FN Lock, co na pewno wam nie będzie działać fabrycznie, musicie sobie zainstalować aplikację o nazwie Lenovo Utility właśnie. To jest obowiązkowe, aby wam te wszystkie funkcje klawiatury poprawnie działały. I niektóre funkcje Lenovo Vantage. I tutaj jeszcze wam powinienem przypomnieć o aplikacji Lenovo Vantage ze sklepu Microsoft, bo to jest właśnie nasze główne centrum zarządzania naszym lapkiem, tak? Tak samo jak w laptopie Asusa było Armory Crate, to tutaj jest Lenovo Vantage. Zaktualizujemy mu tutaj BIOSa, bo jest właśnie update dla niego. To by się przydało właśnie wykonać jako pierwsze. A więc tutaj mamy instalator od razu, który odpalamy. Pamiętam mniej więcej, jak to wyglądało. Welcome to Update BIOS Utility. Dobra, klikamy Accept, Next, Next, Install, Install. I voila, teraz powinien się odpalić właśnie nasz aktualizator. Teraz pytanie, w jakiej formie to będzie. Kiedyś to było zrobione w wierszu poleceń, jako skrypt aktualizujący, a tutaj... O, a tutaj jest jako Inside BIOS Update Utility. Warning, you are about to update your system firmware before running. Please make sure to... co tu zrobi? Do not put the system in standby albo hibernate. Do not launch other applications. Do not press power button. Open, close, light. Okej, okay, czyli zamykamy przeglądarkę i inne rzeczy takie tak dla bezpieczeństwa, które tutaj miałem w tle otwarte. Łącznie z Dolby Audio. I klikamy sobie teraz OK. Erasing and writing. Jeżeli wasza myszka przestanie działać na chwilę podczas aktualizacji, nie przestraszcie się tego. To jest akurat normalne, bo tutaj właśnie grzebiemy tak naprawdę w naszej pamięci flash, na której jest zapisany nasz cały firmware. I to już nie mówię tutaj o systemie, tylko o naszym całym firmware'ze jako taki BIOS. I teraz powinien się on odpalić do BIOS-u i rozpocząć proces aktualizacji. Póki co nasza klawiatura się świeci, mamy logo rozruchowe normalnie i voila, mamy tutaj nasz update BIOS-u. Powiem wam, że taki ekran widzę chyba pierwszy raz. Jeszcze nie miałem okazji na nim w nic zagrać, bo dopiero go skonfigurowaliśmy, jak widzieliście. Ale nie mogę się doczekać, kiedy nagram z niego coś z GTA, naprawdę. I już widzę, jak to będzie chodzić, ponieważ mamy tutaj nie 4 giga pamięci VRAM, tylko 6. O dobra, tutaj nam się update'uje, wszystko bardzo fajnie to wygląda. LCFC, tutaj właśnie jest nasza pamięć flash aktualizowana właśnie z tego poziomu, więc tutaj nie może być ani systemu, ani nic. To jest taki wewnętrzny właśnie, jakby można powiedzieć, mikrosystem, jakby to opisać, taki po prostu aktualizator zrobiony na pamięci tymczasowej, na cache'u postawione, to jest, można tak to powiedzieć.
że chyba ten aktualizator tak działa, że robi szybko rekord rozruchowy albo uruchamia jakiś ukryty tryb właśnie tego BIOSa, który ma za zadanie aktualizować go. Właśnie. Chyba mniej więcej tak to działa. Tutaj właśnie w taki sposób jest nasza pamięć. Nadpisywane są sektory jej, naszego flasha z BIOSem. Tutaj właśnie mamy paski progresu, jak tutaj to działa, i po lewej stronie mamy właśnie polecenia, jakie były wykonywalne. Już erase się zrobił, czyli wyczyściło nam poprzedni BIOS, jaki tutaj mieliśmy. Jakby na tym etapie erase byśmy go wyłączyli, no to nasz lapek byłby praktycznie trupem. A więc na tym etapie nie polecam wam ani odłączać zasilacza, ani podłączać, tylko na stałe go zostawić właśnie do czasu zakończenia tej aktualizacji, i chyba właśnie z tego co widzę już się nawet zakończyła. To jest normalne, że po aktualizacji BIOSu kilka razy ponownie się uruchamia i się wyłącza, tak jak teraz. Chyba już mamy wszystko tak naprawdę z grubsza zrobione, teraz przejdę sobie do instalowania gier. Zainstalowaliśmy tak naprawdę już wszystko, co jest wymagane do prawidłowej pracy naszego lapka, zaktualizowaliśmy sterowniki automatycznym narzędziem, no i to by było na tyle, pół godzinki czasu na to łącznie poświęciłem teraz z wami, bez cięć oczywiście. No i to by było na tyle, a więc do zobaczenia kochani, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, weekendu, zależy kiedy mnie oglądacie, czy w dzień, czy w nocy, ważne, że jesteście. Trzymajcie się, cześć!